chciałbym zaprezentować, jak prawidłowo wymienić struny przy gitarze klasycznej. Pierwsza bardzo ważna zasada to taka, aby nie ściągać wszystkich strun i zakładać dopiero nowe. Należy to zrobić pojedynczo, czyli jedną strunę ściągamy i jedną zakładamy. Zaczynamy od odwinięcia pierwszej struny. W tym celu można posłużyć się taką oto prostą korbką, która znacznie skróci nam czas wymiany wszystkich strun. Zakładamy ją na klucz i w ten oto sposób szybciutko odwijamy strunę z kołeczka. Następnie strunę należy zdjąć z mostka. Druga bardzo ważna zasada. Do gitary klasycznej zakładamy tylko i wyłącznie struny nylonowe. Przystępujemy do założenia pierwszej struny. Strunę najpierw przekładamy przez mostek. Mamy już przełożoną strunę przez mostek i teraz w tym celu musimy ją po prostu zawiązać. Jak to zrobić? Trzymając tak strunę, najpierw przekładamy ją pod tą. Jeszcze raz pokażę. Przekładamy tutaj i następnie strunę przekładamy w to oczko. Dobrze jest przełożyć jeszcze raz. Znacznie lepiej zabezpieczy się ona przed wyślizgnięciem z mostka. I teraz pozostaje nam tylko i wyłącznie naciągnąć strunę mocno, aby oparła się i dobrze zabezpieczyła na mostku. Zobaczmy to jeszcze raz na zbliżeniu. Przekładamy pod. Przekładamy teraz w to oczko i jeszcze raz. I trzymając ten koniec struny, naciągamy. I tak założona struna na pewno nam się nie odwinie. Mając zawiązaną strunę na mostku, trzymamy w miarę naprężoną strunę i przechodzimy do nawinięcia struny na kołek. W tym celu przekładamy przez otwór kołka. Przekładamy sobie najlepiej jeszcze raz. I tą strunę wkładamy tutaj ponownie, przytrzymując ją z tej strony. I w tym momencie nawijamy tą strunę na kołeczek. Również możemy skorzystać z kołki. Bardzo ważne jest to, aby struna na kołek nawijana była od góry w tą stronę. Nie od dołu, tylko od góry. Teraz zobaczymy to jeszcze raz na zbliżeniu. Zobaczmy to jeszcze raz z bliska. Wkładamy strunę przez otwór. Przekładamy pod spodem. I wkładamy ją jeszcze raz w otwór. I tu sobie przytrzymujemy. I nawijamy strunę na kołeczek. Można zbić również trochę te zwoje, żeby było bardziej dokładnie.
zasadzie wystarcza kilka zwoi po to, aby struna nie wyślizgnęła nam się z kołeczka. Ważne jest również to, aby one szły równo, żeby struny nie nachodziły tutaj na siebie. Uchroni nas to przed zbyt szybkim rozstrajaniem się gitary. Czynność tą powtarzamy ze wszystkimi pozostałymi strunami tak samo. Pamiętamy o zasadzie. Wymieniamy zawsze struny pojedynczo. Jedną ściągamy, jedną zakładamy. Zaczynamy zakładanie od mostka, od zawiązania struny na mostku. Następnie przechodzimy do założenia, nawinięcia struny na kołeczek, pamiętając tym samym o tym, aby zwój schodził tutaj od góry. Struny do gitary klasycznej, pamiętajmy, zakładamy tylko i wyłącznie nylonowe. Dziękuję.